Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj ciąg dalszy zmagań, że tak powiem, z naszym winem z płatków mniszka lekarskiego. Oddzielimy płatki od nastawu, zmierzymy balingometrem, ile ma BLG. I w zależności od tego, ile czasu będzie trwał ten materiał, to jeszcze coś dogram. O właściwościach mniszka lekarskiego zdrowotnych. Tutaj mam jeszcze do zlania z nadosadu czwórniak. To może to też się zmieści na nagraniu. Zobaczymy. Zmierzmy najpierw poziom cukru. Ile ma stopni Balinga? No nawet 6. Balingometr pokazuje 6 stopni. Ile tutaj było dodane cukru? To jest w pierwszym odcinku. Tam jest wszystko nagrane, a to co nie jest nagrane, to w międzyczasie był dodany jeszcze, oczywiście była dodana pożywka. Bo tam ktoś mi w komentarzach zwrócił uwagę, że nie powiedziałem o pożywce. No nie powiedziałem o pożywce. Ja na przykład jak zaczynałem robić nastawy z win, a było to jakieś ponad 10 lat temu, to nie dodawałem pożywki. I surowiec fermentował, wino wychodziło. A teraz dodaję. Ale jak akurat nie mam pod ręką, to też wydaje mi się, że tragedii nie ma, jeżeli się nie doda tej pożywki. No ale wracając do sedna. Była dodana pożywka i wraz z kilogramem cukru. Czyli łącznie jest 3 kilo cukru i aktualnie pokazuje 6 stopni Balinga. Zobaczmy jak smakuje. No, bardzo dobre. To jest młode wino. Czuć jeszcze tą kwasowość, no i czuć ten lekki gaz. Nawet jak się spojrzy pod światło, to widać takie pęcherzyki jakiegoś gazu. Wino jest smaczne, a powiedzcie mi, moi drodzy, malinowy nos zalał najpierw te płatki wrzątkiem na dobę i potem fermentował sam wywar. I jak szukałem informacji w internecie, natknąłem się na inne przepisy, to też tam było napisane, aby fermentować sam wywar. Ale właściwie dlaczego? Bo ja nie wiem. Nie mogłem tej informacji w sieci znaleźć. Wino mi smakuje, a jak poleży, to będzie jeszcze lepsze. Odleży swoje. Jak się wyklaruje, jak się ściągnie z nadosadu. Także tutaj mam przygotowany już garnek. Powinno się zmieścić. Garnek jest 8-litrowy. Tutaj mam taki woreczek do odcedzania. Jeżeli ktoś nie ma takiego worka filtracyjnego, no to może użyć na przykład czy zwykłego sitka, czy takiego bardziej zagęszczonego. Też gdzieś takie mam. No dobrze, to zlewamy. Zlewamy, zlewamy. I dopijamy. O, smaczne. No i zlewamy. Tutaj jest, wyjdzie niecałe 10 litrów tego samego płynu. Ja to na razie przeleję z powrotem do tego fermentora. Ale zaraz zamówię sobie 10-litrowy taki mały gąsiorek. No bo tak sobie myślę, że lepiej jak to w szkle będzie sobie dochodziło i dojrzewało. Pierwsza część materiału, jak nastawialiśmy te wino, była niedostępna, bo prawdę powiedziawszy nie wiem dlaczego,
ale spotkała się i z, ja te komentarze usunąłem, z wulgarnymi komentarzami pod moim adresem, ale to była taka w ogóle wulgarna, bezpodstawna krytyka, bo ja nie wiem, co jest nie tak w pierwszym nagraniu, co ja tam źle zrobiłem. Czy to chodzi o to, że fermentuję... Pokażemy, Kasia, później kolorek, jaki ładny. Czy to chodzi o to, że ja fermentuję te płatki, a powinienem zrobić sam wywar? Nie wiem, o co to chodziło. Był niedostępny, ale ja go udostępniłem z powrotem, no bo ja nic złego nie zrobiłem. I takie ataki na moją osobę są w ogóle bezpodstawne, no. Bezpodstawne. A później ten moszcz, nie moszcz, tylko to, co zostaje z tych płat, te płatki, to na kompostownik. Ja to wrzucę na kompostownik, użyźni to, po prostu zrobi się z tego kompost i użyźni to glebę potem do ogródka, czy do roślin doniczkowych, na trawnik. Tutaj mam, tutaj mam, chwileczkę, znikam z kadru. Mniszek lekarski, to ta roślina popularnie zwana mleczem, według portalu ABC Zdrowie jest dobrym źródłem witaminy C, zarówno płatki, jak i korzeń. Wzmacnia odporność, posiada właściwości przeciwzapalne, żółciotwórcze, to jest korzystne dla jelit, właściwości przeczyszczające, można go stosować na zaparcia, wspomaga proces wypróżniania. Jeszcze oprócz tego mniszek lekarski ma działanie antynowotworowe. Tak, a rok temu, jak robiłem nalewkę, to z tych płatków zrobiłem sobie według przepisu z książki Kuchnia Słowian. No miałem ją tu przed chwilą pod ręką. Kasia, widzisz ją? Ja tutaj wrzucę skan z tej strony, skan strony z przepisem, zastosuję prawo cytatu i zrobiłem po prostu placki. Placki z tymi płatkami mniszka lekarskiego, które zostały mi po oddzieleniu nalewki. A z tymi raczej tak nie zrobię, ponieważ tutaj będą jeszcze te osady drożdżowe i tak dalej. Tak jak mówiłem, wrzucę to do kompostownika. O, mamy oddzielony piękny płyn. Zrobimy tutaj, może, bo tutaj aparat stoi, kamera na statywie, to zrobimy zdjęcie, żeby pokazać, jaki to ma piękny kolor. Albo będzie widać w fermentorze. Tutaj został nam taki żółty osad. No dobrze, ja teraz idę umyć to. I jak umyję, to wlejemy to z powrotem do tego fermentora. A tak jak powiedziałem, zamówię szklany dymion. Okej. Winko już zlane, płatki oddzielone. Przepraszam, zasłonię. Wyszło niecałe 10 litrów, jest tak mniej więcej... 6, 7, 8, 8,5, niecałe 9. Powiedzmy 8 litrów wina. No i teraz będzie to sobie, prawda, klarować się, pomału dojrzewać. Ja to tylko jeszcze przy pierwszym zlewaniu z nadosadu przeleję do szklanego pojemnika. Ale może nie będę kupował dymionu, ponieważ to odłożę, ponieważ mam takie 5-litrowe, może w to przeleję. A tutaj mam no niestety niedużo, bo niedużo, ale lepszy ryc jak nic. Tutaj mam czwórniak,
stawiony ponad rok temu, 30 kwietnia. Będę go zlewał teraz z nadosadu. W sumie można byłoby go już butelkować ponad rok czasu. Ponad rok czasu tutaj już nam stoi. Spróbujemy jak on smakuje. Dobry. Alkoholu chyba nie ma w sobie za wiele, nie czuć jakiejś mocy, ale ma taki, nie wiem jak to nazwać, taką głębię smaku. Czuć takie coś. No na pewno zawodowi kiperzy, ja nie jestem, broń Panie Boże, specjalistą w dziedzinie winiarstwa, czy w jakiejkolwiek dziedzinie, ja się nie uważam za specjalistę. Zawodowi smakosze, kiperzy na pewno mają odpowiednie słowo do określenia smaku takiego ponadrocznego czwórniaka. Zmierzymy mu jeszcze BLG, ale to już poza kamerą. Zmierzymy mu BLG, zlejemy z nad osadu i będziemy zastanawiać się, no, czy no pewnie go zabutelkujemy. No bo już odstał swoje. I w tym odcinku to już wszystko. Widzimy się w kolejnych nagraniach. Pozdrawiam i na razie. Cześć. No i co? Muszę dojść z prawy powiększoną. Weź to wyłącz.